Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj sobie przetestujemy Oreo Bandas i kontra zwierzaki zabawki. Znaczy, które moim zdaniem co jest lepsze? Droższe Oreo czy ciepłe, trochę tańsze herbatniki w czekoladzie? Tak czy nie? Czy źle mówię? Bez czekolady. Ciepłe. W Lidlu. Tylko nie w Lidlu. Co mi nie pamiętam? Chyba 6 coś. Mamy 6, opakowane po 2. I tu mamy paczkę. Ilu gramowy? Czy 60% kakao, 90% kremu, 43% banu jakiegoś, ale nie wiem co to jest. 43 polewy kakaowe. 246. A tu 100. 100. 246. Tak? To co, najpierw może tak. Nożyczki. Nic nie przeciąga. Kawa, kakao. Patrzcie, takie. Jakieś nie są zwierzątka. To jest. Połamało się. Jest jakiś nosorożec, sowa, pies, małpa. Nie wiem, czy to świnka, czy co to jest, czy niedźwiedź. Ale różne to są sobie zwierzątki. Spokojnie, przed każdym testem mam umyte ręce, buzię czystą. Nic tam nie ma, także test jest wiarygodny, spokojnie. No to próbujemy niedźwiedzia. I takie herbatniki kakao. Są już takie biedronce. Zwykłe herbatniki, kwadratowe albo prostokątne, dość tego samego smaku, które to są mniejsze i zwierzaczki dla dzieci. Czemu to kupiłam? A tak po prostu wpadło mi w oko. I stwierdziłam, że kupię do odcinka i przetestujemy przy okazji, bo chyba takich jeszcze nie jadłam. Smak? Git, może być. Zobaczmy. Oreo. Jak to się otwiera? Tutaj. Mieszczałkę. Palucha. Ja. Resztę podzielę się z innymi, bo sama to nie zjem. Mi dwa wystarczą. Patrzcie. Oblany w czekoladzie. Jeszcze powinno mieć tutaj te zwykłe Oreo. Ale on z tego Oreo kiedyś jadłam. I też są kozackie. Zobaczymy jak te. Jeszcze te z zwykłych Oreo. Tak dla przypomnienia smaku. Nagram kiedyś tutaj jeszcze w przyszłości. Ale na razie skupmy się na tym, co mamy teraz. Sobą. Rozkruszę to, będzie spróbuję. O, twarde. Nie da się. Zobaczyć, na, jak to wygląda w środku. Nie da się. Trzeba ukryć. Czyli jest Oreo.
Czy mogę to jest codziennie? Nie, po pierwsze, za twarde, nie będę go na was pogryźć. To nie jest skazane dla osób, które mają jeszcze aparat. Jeszcze mam. I co mogę wam powiedzieć? Oreo, Oreo w czekoladzie. Szału nie robi. Aczkolwiek jest trochę lepsze. Chyba będzie trochę takie lepsze. Niezwykle. A ze wszystkim, bo ciastka Oreo. Lubię ten środek bielutki. No to porównanie. Które lepsze? Oreo czy te zwierzaczki? Oreo jest bardziej słodsze. Przez to nadzienie i przez tą czekoladę na wierzchu. A te herbatniki są po prostu kakaowe. Nic dodać, nic ująć. Jedno, drugie dobre. A co wolicie? Napiszcie w komentarzach. I co bym dzisiaj wybrała? Oreo. I to na niedo. Także tak. No, ja na nie mam Oreo, więc polecam wam spróbować, sami przetestujcie, co lepsze dla was, czy Oreo, czy zwierzaczki herbatniczki. Dajcie znaka w komentarzu. Macie tutaj opisy różne, także proszę czytać opisy. Wszystkie linki tam są, także zachęcam spojrzeć. Zachęcam też dodać tutaj, zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żebyście ze mną zostali na dłużej i żeby każdy film wam przychodził z przypomnieniem, że Aleksandra dodała filmik, żebyście nie przegapili żadnego, bo YouTube ostatnio ucina bardzo zasięgi i ja tego bym nie chciała, żebyście przegapili filmiki, dlatego zostawcie subskrypcję i koniecznie dzwoneczek. I osoba, która będzie najwięcej komentowała wszystkie filmy, pod każdym filmem zostawia komentarz, zostanie to nagrodzona na takiej zasadzie, że jak wybije ponad 10 tysięcy subskrypcji na tym kanale, to to zrobię spotkanie i ta osoba będzie miała pewność, że zostanie na niego zaproszona. Także tak. No to co? Do następnego. Dziękuję za uwagę. Uważajcie na siebie. Wszystkiego najlepszego dniu urodzin i tak dalej. Bądźcie zdrowi, spełniajcie marzenia. Do następnego filmu. Cześć!